Witam rozegraną piątą kolejkę ligową, która przyniosła zmianę lidera i roszady w tabeli ligowej. A oto jak przedstawia się tabela ligowa. Miejsce pierwsze AZS AWF Poznań, 3 mecze, 9 punktów. Najlepszym strzelcem zespołu jest Łukasz Kosmaczewski, zdobywca 12 goli. Miejsce drugie Pomorzanin Toruń, 3 mecze, 9 punktów. Najlepszym strzelcem zespołu jest Krystian Makowski, zdobywca 6 goli. Miejsce trzecie Grunwald Poznań, 3 mecze, 6 punktów. Najlepszym strzelcem zespołu jest Artur Mikuła, zdobywca 9 goli. Miejsce czwarte LKS Rogowo, 3 mecze, 4 punkty. Najlepszym strzelcem zespołu jest Maksymilian Koperski, zdobywca 7 goli. Miejsce piąte, Start 1954 Gniezno, 3 mecze, 3 punkty, najlepszym strzelcem zespołu jest Gracjan Jarzyński, zdobywca 7 goli. Miejsce szóste, Warta Poznań, 3 mecze, 3 punkty, najlepszymi strzelcami zespołu są Maciej Walkowiak i Tomasz Wachowiak, zdobyli po 5 goli. Miejsce siódme AZS Politechnika Poznańska, 3 mecze, 1 punkt. Najlepszym strzelcem zespołu jest Mateusz Stotko, zdobywca 4 goli. Miejsce ósme LKS Gąsawa, 3 mecze, 0 punktów. Najlepszym strzelcem zespołu jest Jerzy Wiśniewski, zdobywca 4 goli.